Witam wszystkich w drugiej części Let's Play Wiedźmin. Kontynuujemy naszą świetnie zapowiadającą się przygodę. Pozwoliłem sobie troszkę przyciszyć dźwięki, bo mam wrażenie, że ostatnio były nieco za głośne. Czy były za głośne tam przy renderingu, potem było za głośno. Dobra, ale co my mamy zrobić? Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? A no właśnie, mieliśmy o tym pogadać. To eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Okej. Okay. Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. No dobra. Pytanie, czy ja mam tutaj jakiś aty? Aha, okej. Okay. Dziennik, poproszę dziennik. Zadania, ochrona Kaer Morhen. Musisz wypić eliksir i zbadać. Dobra. Gro. A tutaj mam, okej, okay, spoko. Grom, okej. Okay. I teraz co, mogę to wypić? Aha. Triz, dziecinko. Proszę cię, zrób coś z tym magiem. Mój medalion wariuje. Zawolę zatrzymam, ale ta przerośnięta modliszka to wasza działka. Mamy iść do twierdzy, tak? Dobra. No to lecimy. No to lecimy do twierdzy. Już my ich wstrzymamy odpowiednio. Okej. Okay. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. No, Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. To bardzo dobrze. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. No, kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No, pewnie coś w tym jest, dobra. Okej. Okay. No to lecimy. Unikanie wrogów w trybie kamery. Aha. Nie pokonasz. O Jezu! Jak tu się wyciągało broń? No kurwa! Dobra. Ej, czemu nie mogę robić uników? Dobra, walić to. Zaczynamy zabawę. Okej. Okay. Czy jaskółka będzie im potrzebna, czy nie? A nie mogę się obrócić, okej. Okay. O, ciekawy piruecik. No, 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 no. Wiesiu, atakuj go. Dobra. Nie trzeba było zadzierać Wiedźminy. Okej, okay, a jednak trochę mnie trafili. Troszkę mi tam życia spadło. Ale. Okej. Okay. Dobra. Czy mogę coś z was zbierać jeszcze? Nie. Okej, okay, no dobra, to lecimy dalej. A tam jest jakaś... stołóweczka. Czy coś tutaj mogę zebrać? Tak sprawdzam z ciekawości, ale... Nie, na razie chyba nic nie mogę. Dobra, ale szkoda czasu na to. Chodźmy dalej. Poradź z tymi bandytami. Okej. Okay. Wyjmij mieczyk. Dobra. To jest styl grupowy, tak? Okej. Okay. Dobra. Posmakuj wiedźmińskiego miecza. Okej, okay, to by było na tyle. Zamknięte. Kuchnia zamknięta. O, proszę, możemy coś z beczki wziąć. Co my tutaj mamy? Krzesiwo. Jak najbardziej się nam przyda, zwłaszcza na początku. Okej, okay, idziemy dalej, tak?
co tu się dzieje? Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Aha. Chodźmy. Dobra, laboratorium Wiedźminów, okej. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Ciekawe. Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. No to ciekawe. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. No i co teraz, Wiedźminie? Masz jakiś plan? Jesteśmy odcięci! Musimy coś naprawdę? Zrobić! No pewnie, że bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. To ciekawe. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Okej. Nauczymy się pierwszego znaku, Ard. Dobra. O, tutaj... No, czekaj, stary. Krzesiwa były, no co ty? Trzy krzesiwa na ziemi nie leżą. Spokojnie, nie pędź, tak? Dobra. Aha, okej. Dobra, kliknij. Mam swój pierwszy znak, tak? Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Dokładnie. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Okej. Tak, to był taki dosyć klasyczny znak, ale bardzo przydatny. Jest tu coś ciekawego? Nie, chyba nie. Chyba nie. A jak się znaków używało? To zaraz pewnie się dowiemy. Gdzie ty jesteś? Już tam z przodu jesteś? No poczekaj na nas, no co ty tak pędzisz? Stary, spokojnie. Okej. Akurat może nie o to mi chodziło. Ale... A, prawy przycisk myszy, okej, dobra. Spoko. Nie ma problemu, dobra, chodźmy do Triss. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Tak jest. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, Syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. A jednak. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. No jednak jest groźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Oj, nie wydaje mi się. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. No. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No właśnie, tutaj jest ciekawo. Nie no, pójdziemy z Triss. Fajna laska z niej.
Nie, idziemy z Triss, oczywiście. Laboratorium jest ważniejsze. Tak jest. Ja też. Zatem czyli laboratorium swoją drogą, Eskar, ale Triss... zostaną ze mną. Uwaga! Okej. Okay. Savola aktywował zaklęcie, zaraz coś się wydarzy. Ciekawe. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Ale którędy? Uważajcie! Shit. No, co tam? Przyprowadziłeś swojego robaczka? Dobra, ale to już nie mój problem. Musimy chronić laboratorium. Tak jest. Oni sobie poradzą. A gdzie jest trzeci? Przecież tam chyba trzech miało być. No dobra, ale chodźmy do tego laboratorium. Zobaczymy, co tam się do cholery dzieje. Może uda nam się coś zdziałać. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Co regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Czy będzie im potrzebny? Czy nie? Dobra, no wybijmy go. Okej. Aha, tam mam iść, spoko. No. Co jest z wami, panowie? O, proszę, tu jeszcze mag jest. Okej. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. No, nie sądzę. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Coś takiego. Zajmiemy się nim. Okay. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Dobra. No to zaczynamy, panie magu, co? Nie doceniłam. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. To jeszcze zobaczymy. Oj, nieładnie. Nieładnie, dobra. Styl. Weźmy może, nie no, szybki. A, może trzeba najpierw twoich tych ludzi, tak? Okej. Okay. No. Au. Szybko, Geralt. Dobra. Okej, okay, no i co? Zostaliśmy sami. Oj, podpalił mnie cwaniaczek. No, trzeba było może wypić tą jaskółkę. Cholera. No, atakuj go. Jakby tak wypróbować styl silny. Geralt? Nie, chyba styl silny na niego nie bardzo działa. A my musimy chyba wypić jaskółkę. Coś mi się widzi, gdzie jest pan mag? Tutaj jest. Nikt nie podskakuje salamandrze! To się zdziwi troszkę. Okej, dobra, życie nam się elegancko regeneruje. Jezu, wkurzasz mnie tymi teleportowaniem się. Wybiła twoja ostatnia godzina! Dobra. No, znowu gdzieś zniknął. Kurde. Dawaj, Geralt! Dasz radę! Wierzę w ciebie! Dawaj, Geralt! Okay. Dasz radę! Wierzę w ciebie! No to spoko, dzięki, stary. To się jeszcze zdziwisz. Okej, znowu gdzieś zniknął cwaniaczek. Dobra, tutaj jest. Okej. Dobra, zostało mi pół życia, więc nie jest najgorzej.
No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj, tak? Broń się, kurwa! Oj! Nie denerwuj mnie. No ja znowu się gdzieś tepnie. Skurwiel. A ciekawe, próbować z tym. Wybiła twoja ostatnia godzina. No też na niego działa, patrzcie. Nie wiem, czemu wtedy nie chciało mu zadać obrażeń. Okej, okay, idealnie się podstawiłeś. Nikt nie podskakuje, salamandrze! No. Nikt! Dobra. Dasz radę, wierzę w ciebie! Okej, nareszcie. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Nic mi nie jest. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. No co racja, to racja, Geralt. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Dokładnie, miałeś coś tam przy sobie? O proszę, miałeś troszkę orenów. Spoko. Którędy mamy iść, co? Tędy, tak? Czekaj, czy kuchnia będzie jeszcze zamknięta? Zamknięta cały czas. Dobra. Oj, Triss, co się stało? Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay, tak też zrobiłem. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. No... Co tu się do cholery dzieje, co? Oj. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Niedobrze, bardzo niedobrze. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. No i co pan magister zamierza? No Jezu, mak spieprzył. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. No. No i oj, oj, oj. Sprawdźmy. Leo, no uważaj, kurwa. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. No i lipa. Niestety, Leo był jeszcze niedoświadczony, no i zginął. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. No, przeżyje? Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Szkoda. Niedobrze. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Okej, okay, dobra. Medytacji po wybraniu koni. Aha. No ciekawe, zobaczmy ten tryb medytacji.
Okej, zdobyłeś talenty, które możesz wykorzystywać do rozwijania cech postaci. Dobra, ile mamy? 3 brązowe talenty, tak? Aha. A, to tak, okej, dobra. Co my chcemy tutaj rozwinąć? Siła, tak? Co mi siła daje plus obrażenia, tak? No, myślę, że to na pewno będzie tak. Rausz. To jest ciekawe, okej, ale na razie może nie. Czytamy sobie w siłę. Dajmy sobie jeszcze jeden w siłę. I regeneracja, tak. I myślę, że regeneracja będzie dobra, ok. No i to by było na tyle. Początkujący Wiedźmin, ok. Dobra. Odpocznij godzinę. No po co nam więcej w sumie? No i okej, dobra, i myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Dobra, wstawę Geralt. Okej, jest tutaj coś ciekawego dla nas, czy nie bardzo? Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Jest tutaj Vesemir, ale z nim chyba sobie porozmawiamy w następnym Brakuje odcinku. Tylko maga, który by to obsłużył. No. Jest jakaś szafa, zajrzyjmy sobie tam. Jaskółki, tak, jaskółki, fajne Też kiedyś liczby. Leżałem na tym stole. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi się podobał. Zajebiście, Wiedźmin, świetna gierka. Jak już to mówiłem kilkakrotnie, coś czuję, że będziemy świetnie się bawić przy tej serii. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.